coś dziwnego. Każda z Ewangelii przekazuje nam, że coś dziwnego wydarzyło się w 3 dni po śmierci Jezusa. Tok relacji wprawia w zakłopotanie. Jeden mówi przez drugiego, opowieść się rwie, wydarzenia się nakładają, a sprzeczności narastają. Coś dziwnego domaga się nazwania. Coś zupełnie niecodziennego, z czym trudno sobie poradzić. Gdy zestawimy ścinki jeden po drugim, to wyjdzie nam następująca układanka. Ścinek pierwszy. Kiedy minął szabes i świtało na pierwszy dzień tygodnia, poszły Maria Magdalena oraz druga Maria odwiedzić grób. Nagle nastąpiło trzęsienie ziemi. Oto anioł pański zstąpił z nieba, podszedł i odwalił kamień od wejścia i na nim usiadł. Miał postać błyskawicy i iskrzył się biało jak śnieg. Strażnicy na jego widok omalnie pomarli ze strachu. Ścinek drugi. Zaraz po szabacie Maria Magdalena oraz Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść do grobu, by namaścić Jezusa. Wybrały się wcześnie rano w pierwszy dzień tygodnia. Do grobu doszły, gdy wyłaniało się zza góry oliwnej wstające słońce, a tak sobie mówiły: kto nam od drzwi grobu kamień odwali? Gdy wzrok podniosły, zobaczyły kamień odtoczony, a był bardzo wielki. Ścinek trzeci. Weszły, ale ciała Pana Jezusa nie znalazły. Ścinek czwarty. Pobiegła przeto Maria Magdalena do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i mówi im: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Ścinek piąty. Jeszcze nie ochłonęły z przerażenia, podeszło 2 mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone spuściły oczy ku ziemi, lecz oni mówią im: po co szukacie żywego wśród trupów? Nie ma go tu, wzbudził się z martwych. Pamiętacie chyba, co wam zapowiedział w Galilei? Mówił: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, żeby zostać ukrzyżowany, a w 3 dniu zmartwychwstał. Ścinek szósty. Wy zaś idźcie powiedzieć jego uczniom i Piotrowi, że podąża przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, bo i to wam powiedział. Ścinek siódmy. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i zawróciły od grobu, po czym opowiedziały to wszystko 11 oraz pozostałym. Ścinek ósmy. Lecz co mówiły, uznali za czczą gadaninę i nie uwierzyli kobietom.